powiedz nam, od kiedy grasz w szachy? Od początku 2017 roku. A ile trzeba się uczyć grać w szachy? Jak tak dobrze, no to tak 3-2 lata. Czy robisz rozgrzewkę przed grą? Może gram kartkę, nie. No i ćwiczę tak powoli. No i robię zadania na stronę. Mam na imię Natasza. A od kiedy grasz w szachy? Od niedawna. No, samo granie to gram już od 2 lat, a na zajęcia chodzę od września. A kto jest twoim trenerem? Moim trenerem jest pan Zbyszek. I to jest dobry trener, jak uważasz? Bardzo dokładnie nam tłumaczy różne rzeczy. Próbuję się tego jak najszybciej, jak najlepiej nauczyć. Nazywam się Paweł Broziński, jestem instruktorem szachowym i sędzią klasy państwowej. Prowadzę od 1,5 roku treningi w szachownicy gminy Kłaj. Nasi zawodnicy podczas treningów rozwiązują różnego rodzaju szachowe łamigłówki oraz poznają twórczość legendarnych szachistów, mistrzów świata i próbują ich naśladować. Na chwilę obecną największymi sukcesami młodych szachistów jest to, że zdobywają kategorie szachowe. Mamy już sporą grupę szachistów, którzy mają 4 kategorie, co oznacza, że już, żeby z nimi wygrać, trzeba się troszkę natruczyć. Nazywam się Zbigniew Gondor, jestem założycielem sekcji szachowej Szachownica. Od 5 lat uczymy dzieci gry w szachy na terenie gminy Kłaj. Aktualnie jesteśmy na turnieju w Kręgielni w Kłaju. W turnieju, w którym biorą udział dzieci wszystkie, które najlepiej rozwiązują zadania szachowe na stronie szkółkaszachowa.pl. Uczymy królewskiej gry we wszystkich szkołach gminy Kłaj, w szkole w Gdowie, a także w Bochni. Nasi najmłodsi uczestnicy mają 4 lata. W szachownicy mamy ponad 100 zawodników. Startujemy w turniejach, zdobywamy pierwsze kategorie szachowe. Zapisać się na zajęcia szachowe można poprzez kontakt, czy to do mnie, czy przez Facebooka. Pierwsze zajęcia są dla wszystkich darmowe, pokazowe, nic nie zobowiązujące.